wam powiedzieć, że właśnie dorwałam, jestem gdzieś na pracę, ale mam nadzieję, że mi mam to nie wlepią. Maćka, zobaczcie jak ćwiczy. Powiedział, że bierze się za ciebie. Chodźcie. Zim. Maciuś! Nie wierzę. Tomasz w eterze. Ty, bracie, widzę, że tutaj wielkie ćwiczenia. To, wiesz co, jednak ta obietnica, mam nadzieję, że ją kiedyś zobaczę na własne oczy, że naprawdę kiląż pójdzie mu w dół. Maciek, może ja ci pomogę. Masz mikrofon, proszę. Cześć. Nocny Szczecin, 21. Dobry wieczór. Telewizji Gryf. To Daria, nie wiem, dlaczego mi przeszkadzasz w moim rozruchu i dlaczego złapałaś mnie, jak ty to zrobiłaś? Chodź, pomogę. Choć wierzcie mi, drodzy Państwo, to tak pięknie pachnie, że no nie sposób jest tego nie skosztować. I wybrali się na tak zwane polowanie, co? A na kogo? Czas najwyższy na piękną panią nocnego Szczecina i przysympatycznie przystojnego mężczyznę. No to co? To w takim razie krzyż na drogę, Daria. Bierę się. Teraz oczywiście moja kolej. Chodźcie, trzeba pożywać pięknych pań. Ciekawe, czy się takowe znajdą. Nad tym, gdzie jest ten lokal, w którym się znajdujemy. Wszyscy wiedzą, już kiedyś mieliście okazję zobaczyć w Nocnym Szczecinie właśnie to miejsce. I przede wszystkim, Daria, ci troszkę starsi, zadajecie mnóstwo pytań. Nawet ostatnio taki starszy pan na mieście zapytał mnie: panie Maćku, gdzie ja, troszkę starszy od pana, mogę się pobawić? Właśnie tutaj, proszę pana, w tym lokalu może pan przyjść, potańczyć z własną żoną, nawet z dziećmi, prawda, Daria?